Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku znamy zimowe plany transferowe Realu Madryt. W polskiej lidze piłkarz uderzył w twarz rywala. Cristiano Ronaldo Jr. szaleje w Juventusie. Piękny gest piłkarzy Southampton po porażce 0-9. Bale zabronił mówić Realowi Madryt o stanie swojego zdrowia. Cristiano Ronaldo po meczu z Lokomotivem poszedł na miasto. Ribery zawieszony na 3 mecze za popchnięcie sędziego. Mam dzisiaj garstkę informacji, które chciałbym Wam przekazać odnośnie naszego kanału. Jeżeli chcesz je posłuchać, byłbym bardzo wdzięczny. Jeżeli nie, trudno, nic nie szkodzi, możesz sobie przewinąć do tej minuty, gdzie zaczynają się newsy. Także sobie możesz przewinąć, a jeżeli zostałeś, bardzo się cieszę. No i zaczynam mówić. Po pierwsze, jak wiecie, był taki format ciekawostka, co 1000 łapek dodawałem ciekawostkę. Ten format niestety został usunięty i już w tym filmie go nie zobaczycie. Najpierw pisaliście, żeby przesunąć to w ogóle na koniec filmu, potem ja zobaczyłem w statystykach, że to jest w ogóle nieoglądane, po prostu leci taka linia, kiedy zaczynają się ciekawostki na koniec filmu, to już tak naprawdę opada. Dlatego stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo to może psuć pozycjonowanie filmu, przez co właśnie te filmy nie docierają do Was. I tutaj prośba do Was, dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć zamiast właśnie ciekawostek. Jakiś format, no wiecie, mamy kartkę z kalendarza, ale też trzeba coś dodawać, ponieważ no, tych newsów nie jest aż tak dużo i tak 8-9 na film, ale do tego chciałbym jeszcze dodawać jakieś formaty. Piszcie koniecznie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Być może jakieś top 5 bramek z jakiejś A-klasy, z jakiejś B-klasy, jakieś niższe ligi, nie wiem, piszcie po prostu co myślicie, co Wam przyjdzie do głowy, co chcielibyście ujrzeć, byłbym bardzo wdzięczny. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, bo jesteś nowy tutaj, no to zachęcam do subskrypcji. No i chyba to w sumie tyle. Niby garstka informacji, a tak naprawdę jeden temat, no ale dzięki za to, że wysłuchałeś, jeżeli wysłuchałeś, no i życzę miłego oglądania. Możesz oglądać i obstawiać mecze piłkarskie w aplikacji BetClick. W weekend chłopacy z Obstawiamy wygrali ponad 400 zł i w środę postarają się wygrać jeszcze więcej. Mają też dla pełnoletnich widzów konkurs, wbijajcie na ich najnowszy film, link macie w opisie. Trwający sezon miał być dla Realu Madryt okazją do kadrowej rewolucji oraz jednocześnie do odmłodzenia składu. Większość piłkarzy jest już nasycona sukcesami, dlatego też Florentino Perez postarał się o kilka transferów. Łącznie królewscy wydali ponad 300 milionów euro na wzmocnienia. Niestety pomimo tak ogromnej kwoty gra Realu nie poprawiła się. Start tego sezonu, delikatnie mówiąc, nie udał się podopiecznym Zinedina Zidana. Kibice mogli mieć nadzieję, że taki obrót spraw przyczyni się do zimowych wzmocnień, których Real potrzebuje. Niestety według Asa tak się nie stanie. Na Estadio Santiago Bernabeu zimą nikt nowy nie zawita. Źródło podaje, że prezes Realu, bazując na raportach szkoleniowych, uważa, że kadrowo drużyna jest wystarczająco silna, a wszystkie pozycje są dobrze obsadzone. Perez może zmienić zdanie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy któryś z ważnych piłkarzy odniesie poważną kontuzję lub kogoś uda się sprzedać. Najbliższe odejścia jest Isco, którym interesują się kluby z Premier League. Najprawdopodobniej Real znowu podejmie temat sprzedaży Garetha Bale'a, który już latem był wypychany z Madrytu. Według hiszpańskich mediów osoby odpowiadające za transfery miały już sondować rynek i szukać potencjalnych kupców. W przeciwnym wypadku, jeżeli żaden z wymienionych scenariuszy nie będzie zrealizowany, Zinedine Zidane do końca sezonu będzie musiał pracować z taką kadrą, jaką otrzymał na początku rozgrywek. Kartka z kalendarza. 29 października 2009 roku Franciszek Smuda został selekcjonerem reprezentacji Polski. Tego samego dnia w 1970 roku urodził się Edwin van der Sar, legendarny bramkarz Manchester United oraz reprezentacji Holandii. 29 października 1973 roku na świat przyszedł Robert Pirre, były reprezentant Francji i takich klubów jak londyński Arsenal czy hiszpański Villarreal. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego. W poprzednim materiale pokazałem przepięknego gola, który padł na boisku A-klasy. Niestety oprócz takich perełek w sieci pojawiają się skandaliczne zachowania piłkarzy polskich drużyn. W meczu pomiędzy Wisłoką Dębica a Stalą Kraśnik piłkarz gości Kamil Król uderzył piłkarza gospodarzy Krzysztofa Wrzoska. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. Co ciekawe, za te brutalne i barbarzyńskie zagranie Król dostał jedynie żółtą kartkę. Sędzia Tomasz Tatarzyński nie wyrzucił piłkarza z boiska. Niestety w niższych ligach są to dość częste obrazki,
sędzia nie jest w stanie podejrzeć takiej sytuacji chociażby na warze. Pytanie, ile było takich groźnych sytuacji, o których nie mówi i nie pokazuje się publicznie. Cristiano Ronaldo Jr. wraz ze swoim ojcem Cristiano Ronaldo zamienił Real Madryt na Juventus. 9-latek już od kilku lat zadziwia świat swoimi umiejętnościami, które na co dzień wpaja mu CR7. Niesamowite efekty przynosi to w drużynie Juventusu do lat 9, w której Cristiano Ronaldo Jr. gra na pozycji napastnika. Polski profil starej damy na Twitterze wrzucił statystyki młodzieńca. Rozegrał on łącznie 23 mecze, zdobył w nich oszałamiającą ilość 58 goli. Do tego dorzucił jeszcze 18 asyst. Łatwo można policzyć, że Cristianito na jeden mecz ma udział przy 3,3 bramki. Jest to wręcz kosmiczna statystyka, która pokazuje, na jakim poziomie jest Cristiano Ronaldo Jr., z którego bez wątpienia dumny jest jego ojciec. Jak tak dalej pójdzie, Cristiano Ronaldo wytrenuje potwora, który będzie co najmniej dobry, tak jak on. W minionej kolejce Premier League Southampton doznało dotkliwej klęski 0-9 z drużyną Leicester City. Wynik ten był najwyższą porażką świętych w historii, nie wspominając o innych negatywnych rekordach. Piłkarze angielskiego klubu próbują na wszystkie sposoby wymazać z pamięci ten pogrom, dlatego wpadli na wspaniałomyślny pomysł. Oficjalna strona Southampton poinformowała, że wszyscy piłkarze pierwszej drużyny swoją meczową dniówkę przekażą organizacji Saints Foundations, która ma na celu wspomagać sportowe ambicje dorosłych oraz dzieci. Jednak prawdziwe odkupienie win może nastąpić tylko i wyłącznie na piłkarskim boisku, a o to może być potwornie ciężko. W najbliższej kolejce Premier League w sobotę oraz już dziś w ramach Pucharu Anglii podopieczni Ralfa Hasenhüttla zmierzą się z Manchesterem City. Piłkarze będą musieli stanąć na głowie, aby nie przeżyć ponownie koszmaru z minionego piątku. Sam szkoleniowiec podkreśla, że on i jego podopieczni będą się chcieli zrehabilitować za ostatnią kompromitację. Naszym jedynym celem jest teraz praca przed spotkaniem z Manchesterem City. To kierunek, w którym musimy zwrócić całą naszą energię. I to jest coś, co jesteśmy winni naszym fanom. To, że Gareth Bale ma poważne problemy ze zdrowiem, wie każdy, kto chociaż trochę interesuje się piłką nożną. W pewnym momencie Walijczyk co chwilę łapał jakiś uraz, który wykluczał go z gry. 30-latek ostatniej kontuzji nabawił się podczas meczu reprezentacyjnego pomiędzy Walią a Chorwacją. W związku z tym piłkarz nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach królewskich przeciwko Majorce oraz Galatasaray. Co ciekawe, klub nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia, w którym pojawiłaby się informacja na temat kontuzji Bale'a. Według Edu Aguayer piłkarz zabronił klubowi mówić publicznie o jego stanie zdrowia. Argumentował to tym, że należy mu się prywatność i poufność relacji pacjenta z lekarzem. Z jednej strony jest to zrozumiała decyzja, z drugiej takie zniknięcie piłkarza może rodzić domysły i niedomówienia. Jak poważny jest to uraz, przekonamy się w środę, kiedy to Real zmierzy się z Leganes. Jeżeli klub nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia, to kibice królewskich nie znają dnia i godziny powrotu Garetha Bale'a na boisko. Cristiano Ronaldo jest wzorem do naśladowania dla wielu piłkarzy na świecie, nawet dla tych ze światowej czołówki. Ostatnio Portugalczyk udzielił bardzo dużego wywiadu dla France Football, w którym opowiada o tajemnicy swojego sukcesu. W rozmowie pojawił się wątek niedawnego meczu Ligi Mistrzów Juventusu z Lokomotywem Moskwa. CR7 przyznał, że po tym spotkaniu wyszedł na miasto. Po meczu z Lokomotywem Moskwa byłem wkurzony. Nie chciałem już tego roztrząsać, ale uznałem, że wyjdę z przyjaciółmi na miasto. Wróciłem o 4 rano. Zanim jednak poszedłem spać, udałem się do spa, by zanurzyć się w lodowatej wodzie. Obudziłem się o 10, zjadłem śniadanie i już o 11 byłem na siłowni. To jest dyscyplina. Jeśli jej nie masz, nie możesz być na szczycie przez 15 lat. Czy na świecie jest jakiś bardziej profesjonalny piłkarz niż Cristiano Ronaldo? Frank Ribery bardzo udanie rozpoczął swoją przygodę z włoską Fiorentiną. Wydawało się, że francuski skrzydłowy udał się do Florencji, aby w tym pięknym mieście powoli zbliżać się do zakończenia profesjonalnej kariery. Nic z tych rzeczy. Były piłkarz Bayernu okazał się ogromnym wzmocnieniem. Niestety dla Fiorentiny w minionej kolejce Serie A piłkarz dopuścił się głupiego zachowania, przez który został zawieszony na 3 najbliższe mecze. Tak wysoka kara jest efektem tego, że Ribery popchnął sędziego asystenta. Komisja dyscyplinarna Serie A wyjaśniła, że piłkarz zachował się bez szacunku do arbitra. Oprócz jego absencji w meczach z Parmą, Sassuolo oraz Cagliari, Francuz musi zapłacić 20 tysięcy euro kary. W miniony poniedziałek Frank wydał oficjalne oświadczenie. Bardzo mi przykro z powodu tego, co stało się ostatniego wieczora. Przepraszam kolegów z drużyny, trenera oraz kibiców.
Przepraszam także Matteo Passeriego, bo pod koniec meczu byłem bardzo rozemocjonowany i smutny. Mam nadzieję, że zrozumie mój nastrój. Zawsze chcę być na boisku jak najdłużej i pomagać kolegom z zespołu. Po to przybyłem do Fiorentiny. Uważam, że powinno się zwracać większą uwagę na to, jak świetną pracę wykonujemy codziennie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!